No i w kuchni z Agnieszką Mielczarek. Dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, dzisiaj będzie deserowo, ale mimo wszystko chyba dość zdrowo w tym wszystkim. Tak, dzisiaj zrobimy czekoladę na gorąco. Ona jest kaloryczna, nie oszukujmy się, ale ona jest też zdrowa, bo są takie potrawy, które owszem, dodają nam i słodyczy, poprawiają nastrój, dodają kalorii, ale przy okazji są naprawdę bardzo zdrowe. Nie ukrywam, że zdrowe właściwości dodamy dzisiaj do czekolady na gorąco, chociaż samo kakao jest przez Azteków uznawane było za napój bogów, zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie te prozdrowotne, nie tylko smakowe właściwości. Był rytuał picia gorącej czekolady, kakao. No i to się już, tak powiem, zaczerpnięto przy okazji podróży do Ameryki Południowej i rozeszło się po całym świecie magia kakao i czekolady. Właśnie, ale plusem takim właśnie w kierunku idąc zdrowego żywienia to jest to, że to jest czekolada ciemna. Tak. A nie mleczna, tym bardziej biała. O nie, no biała to w ogóle zapominamy. Ale, ciężko czekoladą. Tak, ale... Tak. Zdecydowanie ciemna czekolada, ona zawiera polifenole, czyli te substancje, które działają też odmłodzająco, pobudzająco. Dzisiaj będziemy mieć taki skład w tej naszej czekoladzie, no muszę to powiedzieć, odrobinę romantyczny. Działa pobudzająco na naszą strefę, że tak powiem, erotyczną, więc jest to afrodyzjak. Czyli bardziej zamiast na śniadanie, to na kolację można by sobie taką czekoladę zaserwować. Zdecydowanie, chociaż zależy od preferencji, niektórzy na śniadanie chętnie wypiją. Ale zostawiamy to na inny temat. Dokładnie. I program. Więc dzisiaj... My troszeczkę urozmaicimy ten smak kakao. Zacznę od tego, że wlewamy 250 ml mleka. Jaka zawartość tłuszczu? Mleka? O to nie pytajmy. Idzie śmietanka. Więc to już bez znaczenia. Śmietanka tutaj będzie tłusta, no nie ukrywajmy. Musi być płynna, nie kwaśna, oczywiście deserowa taka do ubijania. Słuchajcie, też chcę powiedzieć, drodzy Państwo, że zdrowie jest ważne, dieta jest ważna, ale nie da się żyć restrykcyjnie. Czasami potrzebujemy po prostu poprawić sobie nastrój. Nie sięgajmy po przerobione jakieś tam gotowe batony, produkty z tłuszczami utwardzanymi. Zróbmy sobie coś w domu z podstawowych produktów. Zawsze to będzie lepsze, bezpieczniejsze i zdrowsze. Dorzucamy czekoladę od razu i... Pięknie sobie tutaj wzbogacimy o cynamon. Cynamon to jest jedna z bardziej odmładzających przypraw na świecie. Jest też świetnie odkażający, więc znowu wracamy do przeziębień. Bardzo dobrze radzi sobie z problemami grzybicy na przykład też. Mm-hmm. Bardzo wspomaga układ odpornościowy, więc nie tylko smak, ale ten cynamon bardzo dobrze działa. Co do goździków, wszyscy wiemy, że działają znieczulająco, bo nieraz jak boli ząb, to babcinnym sposobem goździkiem przykładamy. Się przygryzało, pamiętasz z dzieciństwa? Tak, ale goździk to również chyba z tego co pamiętam w skali ORAC, czyli tej skali najbardziej odmładzających, uzdrawiających składników, mielony goździk jest na pierwszym miejscu. To jest absolutny bohater zdrowia, odmładzania, więc nie zapominajmy o tych goździkach. Nieraz nie wiemy, gdzie je dodać, a goździki tak naprawdę pasują i do słodkości, to jest oczywiste, Boże Narodzenie już w tle, ale również do mięs na przykład, do wołowiny. Belgowie robią wołowinę, taki rodzaj wołowiny na słodko z piernikiem i tam dodaje się goździki. One bardzo dobrze robią. A ja ostatnio robiłam taki smalczyk wegetariański, tak, oczywiście, do którego dodaje się śliwkę wędzoną i właśnie goździk. No to na świetnie na pewno smakuje. Absolutnie genialne. No to też jest bardzo fajny pomysł. No i anysz, który był w Egipcie uznany za bardzo silne lekarstwo. Anysz ma właściwie wszystkie właściwości, jakie możemy sobie wyobrazić. No właśnie, bo anysz, pojawia się to słowo w kuchni, ale nie wiem, czy on jest w Polsce tak bardzo popularny i sięgamy po niego często. Nie, a powinniśmy, bo jakby przy okazji świąt, jeżeli chcemy poprawić sobie przemiany materii albo mamy skurcze żołądka, brzucha, anysz działa rozkurczowo. Dlatego bardzo często, kiedy kobieta karmi dziecko, zaleca się
picie herbaty z anyżu, bo przez laktację to, te właściwości przechodzą do brzuszka dziecka i działają rozkurczowo na kolkę. Zresztą te wszystkie przyprawy takie kojarzą mi się właśnie z zimą, że tak. przyozdabiamy na przykład pomarańcze tak. tymi wszystkimi, a dodatkowo robi się też rozgrzewające napoje, do których dodaje się te zdecydowanie składniki. Zdecydowanie. Bardzo dobrze jest zrobić właśnie takiego grzańca w święta teraz. Ognisko. Jakoś sobie upiększyć te świąteczne klimaty. I bardzo dobrze będzie nie tylko do herbaty pasowały te składniki, ale również właśnie do grzanego wina. Ja bardzo lubię. No, my dzisiaj mamy bezalkoholowo, mamy czekoladę, więc będzie bezpieczniej chociażby prowadzenia samochodu porannego, tak? Ja jeszcze dodam co? No dodam prawdziwą laskę. Ach. Wanili. Jeżeli mówimy o właśnie kuchni takiej poprawiającej nastrój, to ta wanilia w tej kuchni musi się znaleźć. Więc dodamy jeszcze ziarna wanilii. Trzeba ją przekroić i ze środka te tak. ziarenka wyciągnąć. Dokładnie. To jest takie złoto Madagaskaru. Wspaniała jest wanilia, rośnie na Madagaskarze i my sobie ją dzisiaj dodamy jeszcze. Ja co robię, to nie tylko dodaję te pestki, ale oczywiście je dodaję. Natomiast za chwilę włożymy całą jeszcze tą wanilię do środka, żeby dodała aromatu całości. I zobaczcie Państwo, tak naprawdę gorącą czekoladę prawdziwą możemy zrobić w chwilę. Nie pijemy jej codziennie, chociaż jak mamy takie chudzielce, dzieciaki, czy w ogóle chcemy troszeczkę przybrać na wadze, bo nie wszyscy chcą schudnąć oczywiście, więc to jest dobry napój na coś takiego. No i też właśnie cały czas będąc w kontekście zimy i jesieni, to rozgrzewające elementy tak. i funkcje są bardzo istotne. Bardzo istotne, dokładnie, bardzo istotne. Staramy się dodawać właśnie przyprawy również ze względu na te właściwości rozgrzewające nasz organizm. No jest to szalenie istotne dla naszej odporności zwyczajnie. Też dla naszego nastroju. Dobrze wiemy, że zima, jesień no nie sprzyjają zawsze uśmiechom i iskierkom radości w oczach, a te rzeczy, te przyprawy na pewno poprawią nastrój. To jest udowodnione naukowo i pamiętajmy o tym, żeby ta szuflada z przyprawami była taką naturalną apteczką. Zresztą myślę, że jesienią, zimą, kiedy pójdziemy sobie na jakiś długi spacer i przyjdziemy zmarznięci, to nawet nie zaszkodzi, jeżeli chodzi o to, że trochę słodkości się nie, przyjmie. No zdecydowanie, zdecydowanie. Można nawet sobie wziąć mały termos i napić się na spacerze. Co za fan, co za radość, prawda? Odkrywamy teraz takie małe radości, bo mamy bardzo ograniczone możliwości i to gotowanie, wiem od moich, że tak powiem, fanów, którzy gdzieś mnie tam śledzą, to gotowanie jest teraz szalenie istotne. Wszyscy gotują, wszyscy sobie poprawiają właśnie i nastrój, i zdrowie. Ale to jest fajne, znaczy, tak sobie myślę, że w tej całej złej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, tak? jest to na pewno dobra rzecz, że właśnie skupiamy się trochę bardziej może na tym gotowaniu i przywiązujemy tak. do niego wagę i uczymy się. I zaczynamy zwracać uwagę na to, co do tego garnka wkładamy. Oczywiście. Dokładnie. I to jest plus tej sytuacji. Ja myślę, że po pandemii wyjdziemy z wieloma cennymi lekcjami i też dobrymi lekcjami. I ta lekcja gotowania na pewno dla wielu będzie jedną z istotniejszych. I warto właśnie, drodzy Państwo, zadbać o to, żeby, jak ja to mówię, nie luzować sobie, jeżeli siedzimy w domu. Raczej poświęcić ten czas, że właśnie teraz jest moment, kiedy mamy czas, może go mamy więcej, mamy okazję sobie pogotować w domu i wykorzystajmy to na zdobycie nowych umiejętności w kuchni, które będą nam sprzyjać. Absolutnie. Ale wracając do tego anyżu, bo to tak. wciąż jest taka, tak jak mówiłam wcześniej, przyprawa nie tak bardzo popularna u nas tak. i taka intrygująca, bo ten specyficzny aromat tak. i smak nie do wszystkiego pasuje, ale potrafi pięknie właśnie podkręcić smak potrawy. Zdecydowanie potrafi pięknie podkręcić smak. Też ja polecam stosowanie go na co dzień. Zrobić sobie imbryk herbaty i właśnie zalać do tej herbaty, dodać cały cynamon, goździki, anyż. Bardzo dobrze ten anyż nam właśnie będzie łagodził układ pokarmowy, więc jeżeli chcemy się napić czegoś po obiedzie, co
będzie nam sprzyjało, poprawi przemianę materii, no to zdecydowanie taka herbata z anyżem będzie no, numer jeden na tej liście tego, co możemy zrobić dla naszych jelit czy brzucha, więc tak. Absolutnie. Musimy o nim po prostu pamiętać, żeby go dodawać, bo o ile na co dzień no, są specyficzne potrawy dla anyżu, o tyle ta herbata, to jest tylko wrzucenie tego, więc możemy naprawdę go sobie wprowadzić na co dzień i ze względu na tak silne właściwości prozdrowotne, jak właściwie niewiele innych substancji, no to warto wprowadzić go na co dzień. Tak jest. Zresztą myślę, że dla podkreślenia i smaku dodatkowo właśnie pojawi się jeszcze jeden składnik. Tak. To wiem, ale on też jest tutaj dobry akurat w tym daniu, bo też przyspieszy gdzieś przemianę materii, prawda? Przyspieszy przemianę materii i to będzie chili. Bardzo dobrze działa chili w połączeniu z czekoladą. Mm-hmm. Wydobędzie też ten smak, odrobinkę dosłownie dodamy chili, wydobędzie smak i nada takiego charakteru, tego chili nie czuć mocno, ale nadaje takiej głębi właśnie całości. Pikanterii, dokładnie. Skoro już wracamy do wątku wcześniejszego. Tak, pikanterii, więc dzisiaj mamy w studio bardzo zdrowo i bardzo romantycznie od rana. Tak. I polecamy właśnie wzmocnienie tych słodkości. Nie zawsze trzeba przygotowywać elegancką kolację, jeżeli chce się zaimponować na przykład swojej kobiecie. Można zrobić coś takiego. Oczywiście, myślę, że żadna z nas nie odmówi. Absolutnie. No to co, próbujemy? Pewnie. Ja już mówiłam, że jestem w odpowiednim kolorze pod tę czekoladę, no to muszę. Tak. Ją oczywiście można troszeczkę dłużej gotować, wtedy się nam zagęści bardzo, mhm. A możemy zostać przy takiej wersji właśnie bardziej płynnej. Bo też tak sobie właśnie pomyślałam, że to mogłaby być genialna jakaś na przykład polewa na coś, jakby się coś zrobiło, czy nie? Czy wtedy by trzeba dodać jakiś składnik zagęszczający bardziej? Nie. Jeżeli się mocno zredukuje i doda jeszcze czekolady, żeby była gęściejsza. I kiedy tu już będzie tak gdzieś 30 stopni, 40, czyli praktycznie wychłodzone, zagęścić możemy surowym, ekologicznym żółtkiem. Tak jak nasze babcie robiły, wtedy ta czekolada się zagęści. No dobrze, to na zdrowie. Zdrówko. Spróbujmy. I jak dla mnie, bo ja na przykład nie używam cukru, to i tak jest bardzo słodkie, tak. Mimo że grama cukru w tym nie ma. Nie ma. Absolutnie genialna. Jest tylko cukier z czekolady. Od razu lepiej, prawda? Zupełnie już tak. Ach, genialna, absolutnie. Polecamy, spróbujcie, bo naprawdę prosty, szybki przepis, jak widać. Bardzo szybki. I rozgrzewający. Oj, myślę, że będzie hiciorem w naszych domach. Ach, zniknie tutaj zaraz, myślimy. No. Cała redakcja się napije z przyjemnością. Dzięki serdeczne za to spotkanie. Dziękuję. Widzimy się następnym razem. Tak. Wszystkiego dobrego i smacznego oczywiście, jak zawsze wam życzymy. Na zdrowie.